29 stycznia 2021 roku, piątek, to już ostatni dzień handlowy, jeśli chodzi o styczeń, pierwszy miesiąc 2021 roku. My sobie spróbujemy sprawdzić, jak to wygląda na koniec miesiąca i co ewentualnie dzisiaj z perspektywy intraday powinno być na naszym radarze. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Startujemy. Nasdaq. Generalnie rzecz biorąc, rozmawialiśmy sobie o tym, że w środę mieliśmy kwestię dość wysokiej zmienności. Rozmawialiśmy sobie w dniu wczorajszym o możliwych poziomach zarówno do kupna, jak i do sprzedaży. I generalnie rzecz biorąc, o ile z perspektywy kupna w pewnym momencie ciężko było się być może wstrzelić w dniu wczorajszym, bo mieliśmy tylko jednostronny ruch do góry, o tyle górne ograniczenie kanału, o tyle kwestia na przykład dokończenia biznesu, jeśli chodzi o górny swing, wszystko tutaj jakby teoretycznie potwierdzało możliwość, próbę podejścia pod krótkie pozycje i rzeczywiście ta nocna sesja przyniosła fantastyczne rozwiązanie. My jesteśmy jeszcze przed otwarciem sesji w Londynie, natomiast już teraz, generalnie rzecz biorąc, to co według mnie należy powiedzieć, to istnieje prawdopodobieństwo ataku na te stopy, jeśli chodzi o wczorajsze minima i środowe minima. I cała reszta rozstrzygnie się najprawdopodobniej na koniec dnia, na koniec miesiąca, bo z perspektywy miesiąca powstał nam tutaj przepotężny, musimy sobie zrobić trochę porządków, przepotężny górny cień. I to jest z perspektywy kolejnego miesiąca dość istotna sprawa, zwłaszcza że jeśli doszłoby do zamknięcia pod maksami z grudnia, to w ogóle mielibyśmy szansę na przepotężny, duży górny swing. Oczywiście na ten moment bardzo blisko jest potencjalny popyt. Mówiliśmy o 12800 z niższego horyzontu czasowego, 12900, 12800. Tutaj z wykresu miesięcznego poziomy pod 12500. I teraz, jeśli byśmy się dobrze przyjrzeli, to biorąc pod uwagę ten range i to, co zrobiliśmy grudzień, styczeń, praktycznie podwoiliśmy. Jest szansa na atak na górne ograniczenie, jak i również jest szansa na atak na 50%. W tym wypadku mówimy o okolicach 11500. Ja wiem, że dzisiaj to brzmi trochę dziwnie, zwłaszcza że sytuacja może ulec zmianie na koniec dnia i miesiąca z domknięciem tego typu, tak? Czyli na maksach. Jeśli będziemy szukali okazji intradayowych, to prawdopodobnie wszystko odbyło się podczas sesji azjatyckiej w przypadku indeksu Nasdaq, ale mamy też indeksy w Europie, które będą za chwilę startowały. Zacznijmy od DAX-a. Tu jest przepotężna możliwość tak zwanego failera albo, gratulacje dla tych, którzy się załapali, kwestia również trójki. Boom. I jeśli tego typu układem zakończy się miesiąc, najlepiej gdybyśmy zeszli poniżej 13360, ta zielona linia, okay, to z perspektywy średniego terminu również wyglądałoby to bardzo negatywnie, z możliwością testu przynajmniej 11500. Czyli znowu dzień dzisiejszy z perspektywy takiej średnioterminowej, takiego konserwatywnego podejścia, bez próby ganiania się z rynkiem, to rzeczywiście warto poczekać, warto tutaj tym, którzy dysponują kasą, a przypominam, że dzisiaj duzi będą swoje świeczki rysowali, przynajmniej tak to może wyglądać, to zamknięcie poniżej 13360 otwiera 11500, 2000 punktów, a biorąc pod uwagę możliwość wejścia na początku przyszłego miesiąca przy ewentualnym podbiciu i próbie budowy górnego swingu, jeśli, podkreślam, tak się zakończy miesiąc, byłoby ciekawe. Z perspektywy wykresu intraday, z perspektywy tego, na co generalnie rynek będzie próbował zwrócić uwagę, to widzimy wyraźnie kwestie związane z obroną tego wybitego poziomu.
I tutaj, prawdę powiedziawszy, tak naprawdę ostatnią deską ratunku na ten moment jest kwestia wybudowania tego dolnego swingu tutaj, z którym mamy do czynienia, gdzie to minimum jest w okolicach 11360 z dnia wczorajszego, tak? Bo jeśli tutaj polegniemy, to również w krótkim horyzoncie czasowym, już nie tylko mówię o tym wykresie miesięcznym, pojawi się sytuacja propodażowa, gdzie pierwszym celem będzie ostatnie miejsce słabości i okolice poziomu 12650 z perspektywy indeksu DAX. W związku z czym, jeśli wczorajsze maksy zostaną utrzymane na DAX-ie, a myślę, że początek sesji może być taki z taką próbą podbicia, okay, no to do obserwacji poziomy między 13585 a 13650 z perspektywy niemieckiego indeksu DAX. Również bardzo fajnie wygląda francuski CAC 40. Generalnie rzecz biorąc, to co mnie się podoba, to sytuacja z dnia wczorajszego. Idealne podejście, idealny retest potencjalnej strefy podażowej. My prawdopodobnie na CAC 40 otworzymy się luką do spodu i to będzie sporo niżej, ale jeśli rynek będzie próbował domknąć tą lukę, to również układ teoretycznie krótkie pozycje mógłby mieć miejsce z pierwszym celem w okolicach 5370, jeśli chodzi o francuski indeks. Tyle jeśli chodzi o indeksy. Zobaczmy sobie kwestię FX. Tutaj szybkie uaktualnienie z perspektywy euro-dolara. W dniu wczorajszym mieliśmy tak zwany inside bar. Szukałbym miejsca do otwarcia krótkich pozycji w okolicach ataku na 21,50 nieudanego, czyli jeśli docieramy do tych poziomów, schodzę na niższy horyzont czasowy i szukam układu pod krótkie pozycje w momencie nadbicia i cofnięcia, tak? Coś takiego na niższym horyzoncie czasowym. Będzie, jeśli będzie potknięcie byków, to będzie układ z potencjalną strefą podażową na niskim horyzoncie czasowym. Pierwszym celem intraday stopy pod 20,50. My mamy analizę na TradingView mówiącą o 1,21,19,60, ale tutaj na ten poziom, ze względu na to, co się do tej pory wydarzyło, no chciał, nie chciał, należy zwrócić uwagę, tak? Bo jeśli będzie kolejny dolny cień, a później rynek będzie, czyli jeśli dojedziemy do tego i rynek zacznie nam tutaj schodzić do spodu, tak? Ale na koniec, na przykład świecy godzinowej, zrobi nam się kolejny raz coś takiego, no trzeba po prostu przed weekendem, przed końcem miesiąca ogarnąć tą pozycję krótką i przygotować się na poniedziałek, tak bym widział sytuację związaną z euro-dolarem. Funt ponownie 37 i ponownie problemy. Generalnie rzecz biorąc, z układu z dnia wczorajszego, pomimo wzrostowego dnia, to myślę, że kwestia górnego swingu może mieć miejsce. Jeśli weźmiemy kwestię sytuacji, która powinna za chwilę ulec rozstrzygnięciu, okay? No to z tej perspektywy, dopóki górny swing się trzyma, kwestia podejścia czy próby podejścia pod krótkie pozycje. Mieliśmy analizę na TradingView, pozycja została wyrzucona z rynku. Jak ewentualnie pod to podchodzić? No, w dniu wczorajszym podjechaliśmy idealnie pod strefę podażową. Jest szansa na over-under, czyli próbę nadbicia maksów z dnia wczorajszego i cofnięcia. Czyli jeśli rynek będzie próbował wybić wczorajsze maksy, tak, utrzyma szczyt z dnia wcześniejszego, ze środy, i na przykład tu będziemy mieli tego typu układ z górnym cieniem, to jest to szansa na podejście pod krótkie pozycje, gdzie pierwszym celem poziomy związane z otwarciem tygodnia. Pamiętajcie, dzisiaj przepływy związane z końcówką miesiąca, to duzi będą rysowali swoje świeczki miesięczne. Jeśli nie możesz ruszyć rynkiem, to patrz, co się dzieje. Obniż ewentualnie ekspozycję rynkową. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.